Krzysztof Szczerski. Będą pilne rozmowy ze stroną czeską. Krzysztof Szczerski. Z tego co wiem, rząd będzie pilnie rozmawiał ze stroną czeską w sprawie decyzji TSUE. Z tego co wiem, polski rząd będzie ze stroną czeską pilnie rozmawiał w tej sprawie, stwierdził w niedzielę rano szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, odnosząc się do decyzji TSUE nakazującej wstrzymanie wydobycia w kopalni węgla brunatnego w Turowie. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, powodując obniżenie poziomu wód gruntowych. Szczerski, pytany w TVP Info, jak Polska powinna zareagować na postanowienie TSUE, stwierdził, że przed rządowymi agendami jest duże zadanie, żeby do rozmów ze stroną czeską wrócić. Dopytywany, czy coś wie o planach takich rozmów, odparł, rząd będzie, z tego co wiem, ze stroną czeską pilnie rozmawiał w tej sprawie. Według niego, z punktu widzenia polityki europejskiej, decyzja Trybunału jest toksyczna, gdyż podważa zaufanie do instytucji unijnych, wskazuje na podwójne standardy i narusza sprawiedliwą realizację europejskiego programu zielonej transformacji energetycznej. Tego, czego dzisiaj najbardziej brakuje w Europie, to jest zaufanie do instytucji unijnych, a tego typu decyzje podważają to zaufanie, gdyż różne firmy będą żyły w przekonaniu, że jedną złą decyzją TSUE może zakazać im działalności, powiedział. Dodał, że w przypadku elektrowni Turów mamy do czynienia z przedsięwzięciem komercyjnym, a nie przedsięwzięciem państwa. Jego zdaniem, decyzja Trybunału pokazuje podwójne standardy w Europie, co jest jeszcze bardziej toksyczne. Przypomniał, niedawny spór o oszukiwaniu na normach emisji spalin przez firmę Volkswagena, który pokazał, że to było oszustwo. I nikt nie mówił, że trzeba natychmiast zamknąć wszystkie fabryki Volkswagena, dopóki nie rozstrzygnie się spór o emisję spalin z silników Volkswagena silników diesla, zauważył. Toksyczne jest także to, że mamy dzisiaj w Europie ambitny program transformacji energetycznej, tylko my mówimy o sprawiedliwej transformacji, czyli takiej, która postępuje zgodnie z możliwościami poszczególnych państw, zgodnie z ich przyzwoleniem społecznym, mówił. Tymczasem, zdaniem Szczerskiego, decyzja Trybunału w sprawie Turowa narusza ten duży europejski plan zielonej transformacji, opartej o sprawiedliwą transformację. W jego opinii, trzeba teraz działać dwutorowo, czyli tłumaczyć w Unii Europejskiej nasze reakcje na decyzję TSUE, która, z naszego punktu widzenia, jest niewykonalna. Myślę, że rząd będzie tę dyskusję kontynuował na poziomie różnych ministrów, wejdzie ponownie w rozmowy z Czechami, bo myślę, że strona czeska była podobnie zszokowana tą decyzją, jak i my, powiedział. W piątek minister środowiska Czech Richard Brabec i Hejtman, odpowiednik marszałka województwa, kraju libereckiego, sąsiadującego z Polską, Martin Puta, z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska, który nakazał czasowo wstrzymać wydobycie w kopalni węgla Turów. Jesteśmy przekonani, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej, zezwalając na przedłużenie wydobycia w kopalni węgla brunatnego w bliskim sąsiedztwie naszej republiki oraz terytorium Niemiec. Taka działalność ma negatywny wpływ nie tylko na prawo mieszkańców czesko-polskiego pogranicza do wody, ponieważ oddziałuje na poziom wód gruntowych, ale także na jakość środowiska naturalnego i własność mieszkańców, ocenił Brabec. Hejtman Puta zwrócił uwagę, że TSUE uwzględnił zarzuty, które Czechy i kraj liberecki od dawna podnosiły w negocjacjach ze stroną polską. Nadal jesteśmy gotowi negocjować z inwestorem kopalni o odszkodowaniach i sposobie ochrony interesów ludności czeskiej i środowiska, w którym żyje, napisał w oświadczeniu szef regionalnych władz samorządowych. Dodał, że drzwi do negocjacji są nadal otwarte. Według informacji czeskiej strony wniosek Pragi zawarty w skardze do TSUE o wydanie postanowienia zapobiegawczego był uzasadniony.
Z kolei po piątkowej decyzji TSUE, premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że decyzje TSUE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a takim jest bezpieczeństwo energetyczne. Szef rządu dodał, że decyzja TSUE jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, a podjęte działania są nieproporcjonalne. Premier przypomniał, że z kopalnią Turów jest powiązane nawet 4,7% produkcji energii elektrycznej Polski. Od jej stabilnego działania zależy możliwość funkcjonowania polskich domów, szkół, szpitali i przedsiębiorstw. Jej stabilne działanie ma wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie milionów obywateli Polski. Zależy od niej normalne życie obywateli naszego kraju, podkreślił.